Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z trzeciej części gry Gothic. W poprzednim odcinku zaatakowaliśmy stado zombie w Morasul i mamy tam oczywiście też z tym zadania, więc chciałbym też uzupełnić sobie zapasy, uzupełnić sobie mikstury lecznicze i chciałbym się właśnie jeszcze na początku tego odcinka poduczyć więcej siły, bo naprawdę z tymi zombiakami, z tymi ożywieńcami jest troszkę zabawy, no i ogólnie chciałbym tam troszkę silniejszy wrócić, bo nie dokończyłem tego w poprzednim odcinku, jest tam ich naprawdę jeszcze sporo i tak naprawdę no to lepiej nam będzie, jak będziemy mieli troszkę siły więcej i być może jeszcze się udamy na Vanguard, żeby popodnosić młyńskie kamienie, żeby też siły troszkę dostać więcej, bo chyba od 250 właśnie siły możemy podnosić te młyńskie kamienie, ale to zaraz zobaczymy. Najpierw się pokaż mi swoje towary. Najpierw sobie kupmy mikstury lecznicze, które ma tylko dwa. Kurde, szkoda. Będziemy musieli od siebie oczywiście też coś zrobić, czyli musimy fiolki kupić i przydałyby się też wody, ale on niestety tych wód nie ma. Czekajcie, zobaczmy sobie na to, ile mamy tak ogólnie. Aha, ogólnie to chodzi nam o ziele lecznicze. Okej, czyli w sumie tak naprawdę no to nie mamy ziół leczniczych, bo w sumie ostatnio to bardzo rzadko chodzimy po takich miejscach i nie zbieramy tego. I właśnie, kurde, brakuje nam ziół leczniczych, więc dobra, może będą w sumie oni mogli też ogólnie sprzedawać przecież te zioła. Pokaż mi swoje towary. Są, ale tylko na manę, ale też jest opcja taka, żeby właśnie innymi ziołami sobie wytwarzać mikstury lecznicze, więc czekajcie, to mamy, z tego też mamy i nie mamy chyba z korzenia leczniczego, tylko i nie mamy z dzikich jagód. A to w sumie, no dobra, 7000 za te dwie recepty, no dobra, ale weźmy to, kupmy sobie. I teraz ogólnie powinniśmy wykorzystać właśnie te wszystkie zioła, które też mamy. Na przykład 177 korzenia leczniczego i 205 dzikiej jagody. Czyli tutaj no raczej będzie nam tylko brakowało chyba wody, której mamy 29. I fiolek, których mamy, nie widzę. Nie widzę w sumie tych fiolek, ale też pewnie, dobra, mamy chyba ich 32? Chyba tak. No i właśnie, chyba będzie nam to brakowało jedynie, czekajcie. Tak, 32, no dobra, to zróbmy z tego na przykład. I z tego 4. No i tak już nawet spoko, mamy 36 tego. Czyli no będziemy musieli sobie jeszcze wody i fiolki kupować. Jak na razie i tak jest spoko, mamy 36, powinno nam to jak na razie starczyć. No i idziemy się nauczyć siły. Tylko czekajcie, do kogo powinniśmy iść? W sumie to większość uczy siły, ale tak, żeby było najbliżej. W Cape Town niby mógłby nas chyba ktoś? Może ten gościu nas uczy siły? W sumie? Podobno jesteś teraz mistrzem areny. Wyrazy szacunku. Załatwiłeś bandytów Ortegi. Całkiem nieźle. Dostaniesz za to dodatkową zapłatę. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Kurde, nieźle. Jeszcze tutaj zyskaliśmy sobie dodatkowy exp. Orkowie są ze mnie zadowoleni? Owszem, nie jesteś już dla nich obcym. Możesz się swobodnie poruszać po mieście. Udaj się prosto do Uruka. Chcę z tobą porozmawiać. No jak na razie to sobie zostawmy. Nauczysz mnie walki? My chcemy siły się nauczyć. Właśnie tak. Okej, czyli możemy się u niego uczyć. Dobrze. Właśnie tak. Troszkę tych punktów wykorzystamy. Dobra, jeszcze 3. Dobrze. Właśnie tak. Właśnie tak. 250 siły chciałem. Mamy 250. I teraz już powinno być jeszcze lepiej, ale idźmy jeszcze do Vanguardu. Do świątyni w Vanguardzie. Bo tutaj jak ogólnie sobie właśnie eksplorowaliśmy i ogólnie wybijaliśmy sobie tutaj wszystkich orków, bo raczej nam się chyba udało wszystkich orków wybić, to tutaj właśnie spotykałem młyńskie kamienie, które chyba też właśnie dają nam siły. Musimy to zaraz sobie sprawdzić. A to nam się teraz naprawdę będzie przydawało. Szczególnie jak teraz mamy naprawdę problemy z tymi ożywieńcami. No i też jak będziemy jakieś tam świątynie w Vanguardzie, nie w Vanguardzie, tylko na Warancie, na pustyni odbijać świątynie, w których też na pewno będzie sporo ożywieńców, to też mogą być wtedy z nimi problemy, więc troszkę, żeby było nam łatwiej,
po prostu się będziemy właśnie musieli troszkę tej siły podnieść. Tylko nie mogę, kurde, znaleźć. Dobra, jest jeden. Ciekawe, czy nam się uda tego podnieść. Dobra, udało się. Tak, i to daje nam siłę plus 5. I mi się teraz od razu właśnie przypomniało jeszcze, że w Gelden był jeden. Chyba tak, był w Gelden jeden. O, jeszcze ten broń leży. I w Faring. Chyba wyżej tam u orków. Ale to zaraz sobie sprawdzimy, tylko najpierw sobie tutaj posprawdzajmy, bo nie był to na pewno jeden męski kamień tutaj. O, widzę nawet drugiego. Zawsze to naprawdę, no to jest 5 siły, to jest naprawdę sporo. Więc mamy już 260, jesteśmy naprawdę blisko tego, żeby mieć 300, ale i tak z tych miejskich kamieniów nawet jakbyśmy chyba wszystkie podnieśli, to by było ciężko, żeby 300 robić, ale i tak jest spoko. Dobra, idźmy jeszcze tutaj może. Tutaj jeszcze tych broni leży, naprawdę? Dobra, w sumie nie tak dużo, ale o, jest trzeci. Fajnie. No bo my ogólnie tutaj jeszcze wtedy nie mogliśmy tego popodnosić. Więc musimy to nadrobić. Dobra, 265. Może jeszcze, chyba był jeszcze tutaj czwarty nawet. Tak mi się wydaje. Czekajcie, gdzieś on tutaj chyba był. Tak, jest. Czyli 4 podnieśliśmy. Nie wiem, bym musiał chyba sobie jeszcze sprawdzić na internecie, czy jest więcej niż 4 tutaj w Vanguardzie, bo jak na razie chyba o tych, to znaczy no nie wiedziałem dokładnie, gdzie one tutaj były, ale mniej więcej tak pamiętałem, jak tutaj byliśmy dość niedawno, to mniej więcej tak pamiętałem, gdzie one leżą, ale jeszcze sobie pójdźmy do Gelden. Jeszcze do Gelden, który był właśnie tutaj, ten kamień. I tak sobie teraz właśnie pomyślałem, nie wiem, czy ja mam teleport do Morasul. To znaczy do Bensali. Kurde, nie wziąłem teleportu, nawet go chyba nie miałem. Nigdzie nie mogłem go znaleźć. Ja pierdziele, będziemy musieli z buta iść. Od lago widocznie, no ale dobra, nie jest daleko. Bo ogólnie tam się szybko poruszamy po tej mapie. 275 już mamy, nieźle. Czyli 25 już sił wpadło z samych kamieni. No i jeszcze Faring ogólnie, z tego co pamiętam. Gdzie jest teleport do Faring? Tutaj. No i troszkę taki luz mamy na początku. Na początku tego odcinka mamy troszkę taki luz. Przed tym właśnie, jak znowu pójdziemy na te ożywieńce. Troszkę ich tam i tak ogólnie zaczęliśmy wybijać. No i też ogólnie nam się tam przydawało to, że się nauczyliśmy walki dwiema broniami. Ale to i tak, jak te ożywieńce naprawdę te kombo swoje wypuszczali, jest kolejny. To naprawdę było ciężko z nimi. No jest. Plus 5, 280, czyli 30 nam wpadło z samych miejskich kamieni, których jeszcze i tak nie podnieśliśmy wszystkich. Dobra, wracajmy do lago. I będziemy musieli z buta iść do Bensali i będziemy musieli ogarnąć sobie teleport do tej Bensali, bo nie może być tak oczywiście, że będziemy ciągle musieli z buta biegać. To wydaje się to daleko, ale naprawdę szybko się poruszałem po tej mapie, więc jednak to troszkę nam... To znaczy jednak to dużo nam nie będzie zajmowało, więc zaraz pewnie będziemy na miejscu. O, jeszcze szakale nawet jakieś. O, mamy na 2 hity w końcu szakala, bo tam mieliśmy nawet na 3 chyba ciągle. Więc dzięki temu też mamy na 2 hity, czyli o wiele będzie lepiej to, że z nimi. Bo one też w sumie potrafią nas pogryźć mocno, jak dobrze się na nas tam wbiją z tą grupką. No ale dobra, no właśnie, też mamy w tej Bensali tych zadań z druinami i tunelem. Wyczyścić, po prostu no trzeba wyczyścić to wszystko z tych ożywieńców, których jest naprawdę tam mega, mega dużo. No i te świątynie też sobie tak pomyślałem, kurde, no trzeba się jednak tej siły szybciej nauczyć. Szybciej się trzeba jednak tej siły nauczyć jeszcze, bo będzie trzeba walczyć z większą ilością tych znowu ożywieńców, tam już widać nawet Bensale. Z większą ilością tych ożywieńców, więc naprawdę może być ciekawy później. O, tutaj stoją, ale ich to sobie jak na razie omijmy. I wolę sobie, kurde, teraz tej siły się nauczyć. No, trzeba też jeszcze odporności na trucizny i choroby, to już wspominałem nie jeden raz, ale to właśnie też będzie trzeba się tego nauczyć. Dobra, jakoś to było w
W sumie tych może tutaj wokół miasta też może powybijajmy. Zobaczymy jak nam będzie szło z nimi. No są te hity mocniejsze, są. Jednak jest to różnica chyba, mi się wydaje. Ale i tak się nie wybrą nimi przed tym, jak zaczną te swoje combo robić, więc... I tak nie będzie oczywiście łatwo. Chyba, że są plecami do nas odwróceni. To wtedy jest łatwiej. Troszkę się ogólnie właśnie nadenerwowałem w poprzednim odcinku, jak biliśmy się z nimi, bo to jest naprawdę katorga. Z nimi to jest przerąbane się bić. Z tymi ożywieńcami, jak te combo swoje puszczają, to jest porażka. Nie będzie trzeba się ten teleport sobie ogarnąć. I sobie też tak właśnie myślałem, że może w tych ruinach, czy tam w tych tunelach może będzie właśnie ten teleport, jak będziemy tutaj sobie tych ożywieńców wybijać wszystkich. Więc jak na razie musimy sobie ich powybijać i zobaczymy wtedy. No i jakoś mniej więcej tutaj skończyliśmy na tym. Poczekajcie, zapiszmy sobie, bo jeszcze nie zapisywałem. Mniej więcej tutaj gdzieś skończyliśmy, bo no wszystkich tu nie wybijałem. No bo właśnie troszkę nerwy później nam puściły pod koniec. Znaczy może nie puściły, ale po prostu poszedłem sobie stąd, bo już nie miałem siły na to. No i też nie mieliśmy mikstur. Bo nam się skończyły chyba całkiem. No ale w sumie tak naprawdę moglibyśmy się przed nimi chronić, bo przecież... No właśnie. Ale to i tak jest. To nie jest to samo oczywiście i tak, dobra. Na spokojnie, może nam się uda troszkę z mniejszymi nerwami do tego podejść niż ostatnio. Mam nadzieję. 40 poziom już nawet wbiliśmy. W sumie ten poziom wbijaliśmy chyba jak odbieraliśmy ten quest, który... Znaczy nie quest, tylko exp od gościa z Cape Dan, który mogliśmy odebrać już naprawdę na początku gry chyba, bo tam po tych zadaniach wykonanych mogliśmy to zrobić. Dobra, no i tutaj ich było najwięcej. No i właśnie tutaj chyba wszystkich nie wybijałem. Tak, tutaj wszyscy zostali. Chodzi o to. Dobra, ale i tak mam wrażenie, że jednak jest mocniej. To znaczy, że szybciej jednak padają. Bo wiadomo, tej siły jednak wpadło nam. Więc szybciej mi się wydaje, że to wszystko wygląda. Mi się wydaje, że nawet jeden hit mniej jest. To by się w sumie zgadzało tak, to dlaczego to tak szybciej wygląda. Dobra, jak na razie jest spoko, o dziwo. Więc pewnie tak, pewnie ten jeden hit jest mniej, dlatego właśnie, że się tej siły podliczyliśmy dość nawet dużo. Wtedy trzeba właśnie uważać na to, żeby te combo swoje nie puszczały, bo wtedy to jest naprawdę lipa. No, ten już się zaczyna rozpędzać. Tak, już. Będzie powtórka z rozrywki, znowu stąd pójdę. Bo naprawdę one tak działają na nerwy, ciężko jest z nimi. Naprawdę ciężko jest z nimi. Wolałbym z jakimiś trollami walczyć czy coś takiego. Nie jest to tak idealnie zbalansowane wszystko. Ruiny już wypełnione, spoko. Dobra, czyli rozejrzyjmy się tutaj. Jeden quest mamy z głowy. Tutaj jest jakaś skrzynia, stara skrzynia. Pierścień, nawet spoko ten pierścień. Czy to było magicznej rudy? Dobra, spoko. Wyzbierajmy sobie te pałki. Jeszcze. I tutaj może w tych ruinach jeszcze coś znajdziemy, więc rozejrzyjmy się tutaj. Dobra, żeby tylko nie spać, bo tam jest chyba jakaś... Tak, możemy tam zlecieć, więc trzeba uważać. Ale nie, chyba tutaj już nic nie ma. Tak mi się wydaje, że chyba tutaj już nic nie znajdziemy. Ale gdzie są te tunele? Chyba, że to może tutaj jest jakoś? Bo też mamy zadanie właśnie tunele. Wewnątrz góry biegną dwa tunele, jeden z nich znajduje się tuż za miastem. Drugie jest dalej na wschód, okej. Okay. Za miastem to tak naprawdę to powinno być jakoś... Tutaj. Co to jest, Bakaresz? Serio? Bensala jest tak blisko Bakareszu? Za górką taką? Fajnie. Gdybyśmy mieli akrobatykę, może byśmy sobie tam skoczyli, ale... Nie mamy akrobatyki wyuczonej.
Będziemy musieli sobie właśnie tą darmową odblokować. Gdzieś tam chyba niedaleko Fanning, mi się wydaje, był taki skok, który dała tą akrobatykę za free. Dobra, czyli to nie tam. To może jakoś tutaj sobie pójdźmy. Tutaj nic nie widzę. Tutaj może właśnie sobie jakoś pójdźmy. Widzę, że są te zombiaki. No nie gadajcie, że to jest mumia. Z mumią też jest, kurde, przerąbane, bo takie szybkie to ma ciosy, bo one właśnie biją z pięści. Tak, to jest mumia. I one są chyba twardsze, nawet tak, są twardsze, ale... Dobra, nie dajmy się trafić za bardzo. I to nie jedna mumia, dwie są mumie. Dwa zombiaki i dwie mumie, dobra. No i po 300 mamy expa z tego, czyli spoko. Jak nie zaczynają nas bić, to jeszcze jest spoko, ale jak zaczną... Może być ciekawie, ale dobra, jak na razie jest spoko. Naprawdę jest, kurde... Za łatwo, coś mi się wydaje, że... Jest za łatwo. Przez te nerwy może po prostu poprzednio było tak jakoś dziwnie, ale... Dobra, no i gdzie? No i w sumie tutaj byśmy musieli iść? Tak daleko, za miasto? No ale idźmy, no. Zobaczymy. Dobra, są jakieś szkielety i nie gadajcie, że to jest ten gościu z takich... On w sumie chyba też bywa w świątyniach. Ten czarownik taki, czyli no byśmy musieli chyba najpierw jego, bo on jak nam przypierdzieli z czaru... To może być, kurde, śmiesznie. Więc dobra, podbiegnijmy szybko do niego, żeby nas, kurde... Oho! Jeszcze jakby nas zamroził. A nie, on chyba i tak kule ognie puszczał. Dobra. O, w sumie nie ładował tej... Ale jest mocny! Dobra, w sumie broń wyciągnął, to już będzie lepiej. Nie będzie nas z czaru wbił. Ale tak, on wraca do tego. Wraca do czarów zaraz. Dobra, może być ciekawy tutaj. Ukryjmy się może za tą... skałą. Kurde, nie chciałem szóstki, chciałem piątkę. I kurde, najpierw może z tymi zombiekami, to znaczy szkieletami. Się pobawmy, bo... Dobra, tylko że one nie chcą iść. Nie chcą iść one. Ale może tutaj teraz? Nie. Jeszcze jak bryłem lodu bym dostał, to... Już w ogóle, bo... Ja pierdziele, ale one są... Ale one są, kurde, przerąbane, bo one nie biegną do nas, tylko czekają, aż my sami przyjdziemy. Zamiast przybiec do nas. Tamci jeszcze się na nas patrzą? Dobra, może tak? Nie trafił? Jakby tego nie było, to byśmy się wbili oczywiście w nich, ale... On też jest, kurde, nawet mocny z tego, z tej pałki swojej. No bo zaraz zginę. Tą pałką też potrafi przypierdzielić. On się uleczył, no nie gadajcie, on ma pełne HP teraz. Ja pierdzielę, czyli no nic nie zrobiłem tak naprawdę. No, pełne HP. Połowę HP mi prawie ponad zabrał chyba. Czy on gdzieś, jak ma gdzieś... Pół HP, poniżej pół HP. Ja pierdzielę, to nic nie można zrobić. Te szkielety to też widzę, że są. Pozdrawiam tą grę. To jest śmieszne, co tutaj się dzieje naprawdę z tymi ożywieńcami. Jak kielet. Dobra, kolejna próba. O, może jakoś tak, w ten sposób, bo w sumie on nas nie zauważył tamten. Dobra, nadal nas nie zauważył, a ten drugi szkielet biegnie, czyli spoko. Fajnie by było, jakby nam się tak udało w ten sposób to zrobić. Dobra, no tak pojedynczo, to jest naprawdę fajnie. Widzisz mnie? Dobra, widzi mnie. Biegnie trzeci, czyli zostanie chyba tylko jeden szkielet. Jeszcze troszkę się oddalmy. A i te tutaj jeszcze zostały na górze. I w sumie został jeden. Możemy zapisać. I podbiec teraz. No, pół HP ponad nam zabiera. Dobra, cofnijmy się na spokojnie, bo jeszcze nas zabije. Leczymy się.
Podchodzimy na szybko. Dobra, nie zdążył nas czarem użyć, znaczy uderzyć. Ja pierdzielam, z tej pałki bije mocniej niż... Znaczy nie, no może mocniej od nas to nie bije, ale... Jak namaga, no to napierdziela tą pałką. Nie chcę, żeby nas trafił właśnie czarem, jakimkolwiek. Tym nawet jak sobie tak załaduje oczywiście, to też może być... Bryła lodu, no to nas od razu wtedy chyba zamrozi, on tak to później... No nie, zostaw to! Ja pierdzielę, dlaczego ten hit nie wszedł? No on się całe życie leczy. Ale to jest denerwujące, naprawdę. I ten jeden szkielet jeszcze... Wypierdzielaj, gin, śmieciu. Dobra. Teraz powinniśmy sobie z nim poradzić. Pełne HP musimy mieć. Dobra, lecimy. Nie weszło mu. Broń się bezimienny trochę, broń. A i w sumie na nich nie działają te ciosy. Nie, nie zrobisz mi tego. Szybko, lecz się. No nie gadaj. Dobra, jest. Ja pierdzielę. Kto to tworzył, te potwory? Przecież tu można zgłupieć przy nich. Dobra, ale nic nie miał przy sobie. No i co, i tutaj to wszystko? No tutaj ja żadnych tunelów nie widzę. Dobra, ale wejdźmy jeszcze tutaj. Było w zadaniu wspomniane, że są tunele, ale zapiszmy jeszcze przed tym, że są tunele, jakieś dwa niby nawet, które są za miastem, powiedzmy. Chyba, że może w inną stronę za miastem. Dobra, z mumiami jest, widzę, że spoko, póki nie zacznę was uderzać. Żaden nas jeszcze... Dobra, już się rozpędza. Widzę, że nawet osłabienie działa od nich, czyli źle, ale no w sumie takich dużo nie ma. Dobra, leczymy tą chorobę. No i co, i to tutaj? Nie, no to jest, kurde, no nie wiem, gdzie ja mam znaleźć te tunele. Wszystko jest tutaj przeze mnie przeszukane już. Ale tunele? Nie mam pojęcia. Byliśmy ogólnie przecież tutaj... No to można powiedzieć, że to było za miastem. W tym tunelu. W tym właśnie tutaj. No ale tutaj tak naprawdę no to nic nie mieliśmy. No może jednak w tą stronę byśmy się musieli udać? Ale jeszcze pogadajmy z tymi ludźmi ogólnie. Ciebie też napadli? Nie. Napadli mnie! Doprawdy. Ale udało mi się uciec do miasta. Rozumiem. Co zamierzasz dalej? Zostanę tutaj. Rozmawiałem już z Huliem. Mówi, że mogę zostać. Pohandlujemy? Jestem niepocieszony, ojcze, transakcji. Ci cholerni koczownicy zabrali mi dosłownie wszystko. A później, nagle, zupełnie znienacka, pojawili się ci wszyscy ożywieńcy. To było okropne. Wszyscy walczyli, więc uciekłem stąd jak najprędzej. Do rzeczy. Jeśli jesteś dzielnym człowiekiem, odzyskaj mój towar. Dobrze. Co to za towar? Jest tego 8 skrzyń. Chyba podpisałem je swoim imieniem. Zaatakowali mnie na drodze poza miastem. Okej, dostaliśmy zadanie. Z jakimś towarem. A jeszcze ten kowal chyba został. On ma imię tak, Enzo. Czego chcesz? Chciałeś sobie poplądrować? Jeśli tak, to się spóźniłeś. Co się stało? Od kiedy pojawili się ożywieńcy, w okolicy pełno jest rabusiów. No więc, czego chcesz? Przybyłem, żeby walczyć z ożywieńcami. Jeśli to faktycznie prawda, to jesteś dzielnym facetem. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował broni. O, możemy. Pokaż mi swoje towary. Handlować, ale czy my tutaj coś znajdziemy? Projekt mistrzowskiego miecza. 20 tysięcy. A to? Sprzedam ci to, jeśli udowodnisz, tak, że na to zasługujesz. Miecz mistrzowski, czy on by był mocniejszy? Kurde, takie dwa jakbyśmy zrobili. Miecze mistrzowskie. Oczywiście jakby były mocniejsze niż 1,5 ręczy, bo mi się wydaje, że jednak są. To by było fajnie w sumie. Dobra, pamiętajmy o tym. Mogę jakoś pomóc? Ten niewielki problem z ożywieńcami spowodował nieprzewidzianą przerwę w pracy.
Większość kowali nie żyje, a ja potrzebuję więcej stali. Stali, powiadasz? Tak, dostawy z tuneli. Chcesz mi pomóc? Więc dostarcz mi 6 skrzyń stali. 6 skrzyń ze stalą. Oto stal dla ciebie, ale to jest to? Nie, no wątpię. Chyba, że to chodzi o surową stal. Czekajcie, zapiszmy sobie przed tym, żeby mu nie oddać, kurde, wszystkich surowych stali. Oto stal dla ciebie. Doskonale. Możemy kontynuować pracę, ale załatw mi więcej tego towaru. Aha, dobra, 3 razy ciężki kufer, czyli jeszcze 3 musimy, bo tutaj w tym tunelu za Lago, to znaczy za Bensalą od razu był. Były te 3 skrzynki, okej. No i nie wiem, no będziemy musieli szukać chyba tego, tych tuneli. I też ten gość wspominał o zrabowanych dobrach. Czyli będziemy musieli się tutaj ciągle w koło chyba rozglądać, czy zombie kichnął? Czy to był bezimienny? Słyszałem dźwięk kichnięcia. Będę musiał to później spojrzeć sobie na nagraniu chyba, bo mam wrażenie, że zombie to zrobił. Co naprawdę wyglądało pewnie śmiesznie, ale tego nie widziałem, tylko słyszałem. Dobra. No i co? No, nie wiem. Tutaj się rozejrzymy może po prostu? Wątpię, że ja bym tutaj tunel jakikolwiek znalazł. Przecież tutaj nic nie ma. O, muzyczka się inna włączyła. Tam coś widzę, ale to jest jakaś... Nie no, to jest jakaś skała bardziej. A może? Coś tam jednak jest. Tak, jakaś... Jakiś tunel, jakaś... Ale to są przecież koszownicy chyba, albo rabusie? Oni mają też takie podobne bronie chyba. Znaczy zbroje. Dobra, no zobaczmy. Aha, mama. Dobra, rabusie. Dwa hity ładnie. Ja pierdzielę, no. Jakoś mi nie idzie ta walka. Tej części czasami, naprawdę, jakoś tak, kroku dalej. Jakbym pierwszy raz grał w tą grę. Zauważam to. Nie to, odtrutkę chciałem. Aha, dobra. Zajebiście. Dobra, może nam się uda zabić ich szybko, żeby ta trutka... Dobra, ona przestała działać już. Leczmy się szybko. Ale to nie będzie raczej ten tunel, no przecież tu chodzi o ożywieńców raczej. A to i tak jest dość daleko. Za daleko od Bensali. Znowu bym zapomniał o teleporcie, muszę ten teleport ogarnąć. Tu widzę, że są twarci troszkę. Ale tymi dwoma mieczami jest lepiej. Fajnie się to ogólnie... Fajnie ogólnie to wszystko wygląda. Czy coś tutaj znajdziemy? Widzę, że identyczna chyba jaskinia wyglądowo, tak jakby tam ten gościu. Ten koczownik po prostu. Jakoś on się tam nazywał. Udane Asaru, tak. To był gościu Asaru, to właśnie identyczna. Kufer z towarami. 1 na 8, 2. Aha, czyli no nie grajcie, że zrobimy sobie temu zadanie z tego, z Bensali, dla tego asasyna. Tego, który był obok, w sumie sobie siedział tam obok tego kowala. Być może 4 na 8. Dobra, 5, 6, 7, 8. Nie wiedziałem, że my tutaj cokolwiek znajdziemy powiązanego z tym miastem, ale... Fajnie. Dobrze, że tutaj przyszliśmy. Byśmy tak to musieli to później szukać, bo nie wiedziałem, że aż tak daleko. No i dobra, ale... To i tak nie jest ten tunel, który mamy jakby znaleźć. Nie, to znaczy jakby mamy znaleźć go do... Bensali. Kurde, no nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Będziemy musieli jakoś się rozejrzeć chyba w drugą stronę, czyli
w tamtą stronę, bardziej dalej za miasto, za tym tunelem. Tutaj nie ma nic, naprawdę nie ma nic. Dobra, może jednak sobie chyba pierwszy raz wpiszę teleport, gdzie jest teleport do Mensali. Bo trzeba mi go, po prostu trzeba mi go. Czekajcie. Gdzie jest Mensala? Treliz Nemora. Warant Mensala, niedaleko Kowala Enzo, dokładnie wśród towarów koło centralnego domu. Drugi kamień posiada Julio. Czyli idziemy do Enzo. Gdzieś tu? Młot? A w środku? Kosztowności tu raczej nie. Może gdzieś tutaj? A to jest Julio, no to on powinien mieć drugi ten kamień. Ale to przecież... Nie będziemy go mogli zabić. Dajcie mi kamień teleportacyjny. Gdzie jest? Dobra, tu jest, no przecież tu jest ten Enzo. Jeszcze raz przeczytajmy. Niedaleko Kowala Enzo, dokładnie wśród towarów koło centralnego domu. Wśród towarów koło centralnego domu. Aha, dobra. No mam go. Jest do Mensali. Przechodziłem tutaj pewnie kilka razy i nie widziałem go, ale dobra, mamy. To jest ten. Dajmy sobie go na przykład na siódemeczkę. I pójdźmy może teraz w tą stronę. Rozglądać się za tymi tunelami. Bo naprawdę to widzę, że mi dużo czasu zajmuje. Znalezienie w ogóle tego. No ale tutaj tak naprawdę chyba, dobra, znalazłem. No jest jakiś tunel, zapiszmy. Jest jakiś tunel, zaraz sobie go ogarniemy. No. Dobra, 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 cofaj, 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 nawet się nie ważcie mnie zabijać. Z tych tunelów teraz pewnie też będą wychodzić oczywiście, no oczywiście, że tak, któryś tam już wychodzi. Fajnie oczywiście by było, jakby te kombo nasze, Wirek wchodził w tych wszystkich zębiaków, to naprawdę byśmy to na momencie robili, ale zaraz oczywiście zostaje nam to przerwane, więc nie ma kolorowo. Trzeba jakoś sobie pojedynczo tam ich wybijać. Nie wiem, czy ogólnie zdążymy ten tunel cały ogarnąć w tym odcinku, bo z nimi może mi czasu zejść jednak, a już tam ponad 30 chyba minut jest odcinka. Dobra, cofka, troszkę cofka. No musimy tak robić niestety, ale my tutaj ogólnie mikstur leczniczych zostawiamy. Mistrzowie walki mieczem, naprawdę, mistrzowie. To, nie wiem, 10 zombiaków, 20 zombiaków mogłoby być na bossa jako koniec gry, na jakiegoś, kurde, bossa końcowego. Nie musieliby robić na przykład jakichś smoków w Gothic 2. Znaczy tu chodzi ogólnie o zombiaki w Gothic 3, bo tutaj takie są naprawdę problematyczne, ale... No widzicie, to jest żałosne. Tak, jeszcze, no na pewno, jeszcze mnie zabi. To by dopiero był hit. No nie no, kurde no. Dobra, gin śmieciu. To jest taka ulga, jak po takim zombiaku, który naprawdę bije nas mocno. Nie daje się zabić, jak go dopiero zabijemy, to jest taka ulga, jak on zginie. Dobra, bijemy do tego tunelu. Dobra, widzę, że jak na razie jest jeden. Przeszukamy sobie to z powrotem. Co tu się dzieje? Zostawcie mi niewolnika, ale w sumie są na nim skupieni. Żadna strata. Jest, Miguel. Kurde, tunele, no i wykonane. W sumie dobrze, że go nie zabili, ale pewnie miał sporo życia. Pogadajmy z nim. Co tu robisz? A jak myślisz? Ukrywam się.
To koszmar! Oni wszyscy nie żyją, ale przecież nie są martwi! Umarli, ale powstali na moich oczach! Przeklinam ożywieńców. Błagam! Zabierz mnie stąd! Wiesz coś o skrzyniach ze stalą? Przed przybyciem ożywieńców do tunelu włamali się rabusie. Wyciągnęli kilka skrzyń. Jedną udało mi się ocalić. Proszę, oto ona. 4/6, dobra. Jeszcze dwie będziemy musieli znaleźć, ale wspominam o rabusiach, czyli będziemy musieli gdzieś blisko chyba znaleźć rabusi. Zaraz sobie go oczywiście... Aha, okej. Okay. 5/6, 6/6, okej. Okay. Czyli myślałem, że będziemy do jakichś rabusi musieli iść. Ale jednak tutaj byli. Były te skrzynie. Poczekajcie, najpierw sobie to wszystko tutaj przeszukamy. Bo on będzie chciał od razu iść z nami, więc... Zaraz to zrobimy, albo nawet może w kolejnym odcinku, bo... Tunele jednak nam się udało wykonać to zadanie. Widzicie? Jednak nam się udało. Poczekajcie, jeszcze tutaj mamy to... Tutaj jeszcze? Nie, wszystko. Myślę, że będziemy mogli wychodzić sobie z tej jaskini już bezpiecznie. Pewnie będziemy musieli go zaprowadzić do Bensali. I to będzie wszystko. Zobaczymy, czy jeszcze mamy jakieś zadania bieżące. Aha, 6 skrzyni, ale to będzie już gotowe, zrabowane. Dobra, też będzie gotowe, czyli troszkę reputacji w pani. No i będziemy musieli pogadać dalej z tymi ludźmi. I kolejne zadanie i pewnie jeszcze sobie może w kolejnym odcinku zdążymy dojść do Bakareczu, czyli jakoś to nam naprawdę szybko idzie. Czyli jak na razie sobie to skończymy. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Siema.